Cześć! Mamy dla Was kolejne interwałowe wyzwanie. Tym razem będą to 4 ćwiczenia. Szybkie, proste, ale również niezwykle męczące i skuteczne. Trening jest Wam dobrze znany, właściwie zasada tego treningu, czyli trening interwałowy. Ćwiczenia wykonujemy jedno po drugim, bez jakiejkolwiek przerwy czasowej. Następnie odpoczywamy maksymalnie krótko, 30 do 60 sekund i wracamy do ćwiczenia pierwszego. Ćwiczenie pierwsze, drugie, trzecie i czwarte traktujemy jako jedną rundę. Łącznie takich rund powinno być przynajmniej 4. Jeżeli czujecie się na siłach, możecie zwiększyć ilość tych rund do 5, 6, a nawet 7. W tym treningu potrzebna nam będzie butelka z wodą jako forma obciążenia. Osoby początkujące mogą z niej zrezygnować albo zastosować niewielką butelkę z wodą, na przykład półlitrową. Osoby bardziej zaawansowane, jeżeli czują się na siłach, mogą skorzystać z butelki 2-litrowej, a nawet 5-litrowej. Ćwiczenia będą wyglądać następująco. Ćwiczenie pierwsze to dynamiczne przysiady sumo. 20 powtórzeń ze wspomnianym wcześniej obciążeniem w postaci butelki z wodą. Należy pamiętać o tym, by nie wykonywać tak zwanego kociego grzbietu, czyli zachować maksymalnie pogłębioną lordozę lędźwiową. Ćwiczenie drugie to wyrzuty nóg w podporze. Po raz kolejny około 20 powtórzeń. Ćwiczenie trzecie, nieco mniej dynamiczne, to unoszenie rąk i nóg w podporze bokiem. 20 powtórzeń na jedną stronę ciała i 20 powtórzeń na drugą stronę ciała. Ćwiczenie czwarte to rowerek w leżeniu na plecach. Wykonujemy 30 powtórzeń, pamiętając o tym, by maksymalnie napiąć mięśnie brzucha. Ten trening może być stosowany 2 do 4 razy w tygodniu. Pomoże Wam spalić tkankę tłuszczową i znacząco poprawić kondycję. Zachęcam oczywiście do spróbowania i do dzielenia się opiniami. Cześć, pozdrawiam!